Dzień dobry. A co pan tutaj robi? Obserwuję, czy nasze sieci wodociągowe i kanalizacyjne dobrze pracują oraz czy mam przypięcia wody i oczyszczanie ścieków działa prawidłowo. A skąd pan wie, że oczyszczalnie dobrze pracują? No tak, monitorach tutaj mam podgląd na oczyszczanie ścieków i obserwuję. A jak oczyszczalnie źle pracują, to co wtedy się dzieje? No, wtedy otrzymuję sygnał dźwiękowy i dzwonię do pracowników pogotowia oczyszczalni ścieków i informuję ich, że mamy problem. A jak pęknie rura? Jak pęknie rura, to wtedy dzwonię do pracowników sieci wodociągowej i też mówię, gdzie ma miejsce awaria, co trzeba zrobić. Jeżeli jest konieczność zakręcenia wody, wtedy organizujemy też dowóz wody dla ludzi pozbawionych tej wody na czas trwania awarii i specjalny samochód jedzie na miejsce awarii i wtedy ludzie mogą korzystać z takiej wody. A jak rura pęknie w nocy, to co się wtedy stanie? To nie ma znaczenia, czy to się dzieje w dzień, czy w nocy. Wiadomo, komputery działają, otrzymuje sygnał, dzwonię do pracowników. No i też zakręcamy wodę i usuwamy uszkodzenie, nie możemy czekać do rana. A jak to pan tu siedzi całą noc? Tak, tutaj siedzą pracownicy 24 godziny na dobę. Czy to jest święto, czy niedziela, czy poniedziałek, czy 24 w nocy. Cały czas ktoś tutaj jest. Jest do nas bezpłatny numer telefonu 994 i można dzwonić całą dobę. To pana praca jest bardzo odpowiedzialna, bo pan pracuje cały czas tak jak strażacy i pogotowie ratunkowe. Tak. To jeżeli pan wykonuje taką pożyteczną pracę, to może święty Mikołaj odwiedzi pana dzisiaj w nocy. Może.